Działając na ludzi w każdym wieku i wpływających na różne narządy organizmu, rak jest chorobą wyniszczającą. Zalecenia ekspertów w dziedzinie zdrowia, aby zapobiec tej chorobie, łączą się w jednym punkcie: zrównoważonej diety i stylu życia. Co więcej, niektóre produkty spożywcze mają nawet zdolność spowalniania rozwoju komórek rakowych i zapobiegania angiogenezie. Angiogeneza to proces tworzenia nowych naczyń krwionośnych od innych istniejących naczyń krwionośnych. Jest to normalny mechanizm fizjologiczny, ale staje się patologiczny, gdy bierze udział w rozwoju przerzutów i nowotworów. Jak to działa? Zwykle komórki nowotworowe potrzebują składników odżywczych i tlenu, aby przeżyć i rozwijać się. Aby to zrobić, GUS uruchamia wzrost nowych naczyń krwionośnych, które będą go nawadniać, co pozwoli mu kontynuować jego rozwój. Biorąc pod uwagę te informacje, zrozumiałe jest, dlaczego wiele terapii przeciwnowotworowych obejmuje terapię przeciwangiogenezie. Celem jest oczywiście zapobieganie wzrostowi nowych naczyń krwionośnych, bez których komórki rakowe będą pozbawione składników odżywczych i nie mogą się rozwijać. Możliwe jest jednak także hamowanie proliferacji komórek nowotworowych i zapobieganie procesowi angiogenezy poprzez wybór naturalnych metod, w szczególności poprzez spożywanie określonych pokarmów. Oto 6 produktów spożywczych, na których należy się skoncentrować. Czerwone wino. Według różnych badań, czerwone wino ma właściwości przeciwnowotworowe. Moc, którą zawdzięcza głównie przeciwutleniaczom, które zawiera, w szczególności resweratrolowi. Ten polifenol znajdujący się w skórze winogron, zachowany podczas przetwarzania tego owocu w wino, zapobiegałby rakowi, ale także przynosił korzyści zdrowiu układu krążenia. Do konsumpcji z umiarem mała szklanka dziennie, do maksimum. Kurkuma. Lecznicze walory kurkumy nie muszą już udowadniać. Działa przeciwzapalnie i przeciwutleniająco. Ta przyprawa jest używana w leczeniu wielu problemów zdrowotnych, ale czy wiesz, że może być również skuteczna w walce z rakiem? Rzeczywiście, dzięki zawartej kurkuminie, kurkuma pomaga zapobiegać rakowi, ale także pomaga spowolnić jego rozwój. Spożycie tej przyprawy podczas radioterapii i niektórych chemioterapii może zmniejszyć ryzyko powstania przerzutów.
Badanie przeprowadzone przez zespół niemieckich badaczy dowiodło wpływu kurkuminy na tworzenie przerzutów u myszy. Jagody i maliny. Dzięki wysokiej zawartości przeciwutleniaczy, jagody i maliny są pokarmami, które pomagają zapobiegać chorobom układu krążenia, a także różnym rodzajom raka. Dzięki działaniu przeciwutleniającemu te owoce mają także zdolność hamowania wzrostu komórek rakowych m.in. prostaty, piersi, okrężnicy i żołądka. Według jednego z badań ekstrakt z borówki byłby najbardziej skuteczny w hamowaniu proliferacji komórek raka okrężnicy i białaczki. Pomidory. Bogate w witaminy i minerały, ten pokarm ma wiele zalet zdrowotnych i jest silnym antyrakowym. Rzeczywiście, pomidory zawierają wiele przeciwutleniaczy, które pomagają zapobiegać rakowi. Zwłaszcza likopen, przeciwutleniacz z rodziny karotenoidów, który nadaje pomidorowi czerwony kolor, jest głównym czynnikiem przeciwnowotworowym tego pokarmu. Według badań opublikowanych na stronie internetowej Narodowego Centrum Informacji Biotechnologicznej, spożycie dietetyczne likopenu wiąże się z niższym ryzykiem raka prostaty i, na niższych poziomach, angiogenezą nowotworu. Ciemna czekolada. Śliczny grzech i mały smak przyjemności, ciemna czekolada to jedzenie z wieloma korzyściami. Bogate w witaminy A, B, B2, PP i E, minerały i pierwiastki śladowe magnez, potas, żelazo i cynk, ten składnik jest bardzo dobry dla zdrowia i daje dobrą dawkę energii. Dzięki bogactwu przeciwutleniaczy flawonoidów, ciemna czekolada jest również pokarmem z wyboru w zapobieganiu i walce z rakiem. Rzeczywiście, według Lunis Pauling Institute, flawonoidy zawarte w ciemnej czekoladzie walczą z wolnymi rodnikami i mogą spowolnić wzrost komórek rakowych. 20 gramów ciemnej czekolady dziennie wystarcza, aby chronić organizm przed ryzykiem zachorowania na raka. Kawa i zielona herbata. Wczesne przebudzenie rano dla niektórych i relaks dla innych. Wypicie filiżanki kawy lub herbaty zapewnia więcej korzyści niż nam się wydaje. Naturalne wzbudnice, te napoje mają również silne właściwości przeciwnowotworowe. Zielona herbata jest bogata w przeciwutleniacze, zwłaszcza katechiny, które mogą hamować rozwój komórek rakowych, zapobiegając procesowi angiogenezy. Kawa ze swej strony okazała się skuteczna w zapobieganiu rakowi. Według amerykańsko-izraelskiego badania umiarkowane spożycie kawy może pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania na raka jelita grubego średnio o 26%. Co się dzieje, gdy jesz imbir codziennie przez jeden miesiąc?
bardzo popularna w kuchni azjatyckiej, imbir to przyprawa o silnym smaku nadająca bardzo szczególny smak wielu potrawom. Ta przyprawa jest również stosowana w medycynie tradycyjnej jako naturalny środek do leczenia różnych problemów zdrowotnych, w tym nudności, bólu i problemów trawiennych. Skład imbiru. Imbir jest rośliną złożoną z minerałów, witamin i przeciwutleniaczy, które są potężne i korzystne dla ogólnego zdrowia organizmu. Jego głównymi składnikami są witamina C, polifenole, garbniki, flawonoidy i beta-karoten. Jeśli chodzi o minerały, imbir zawiera m.in. wapń, żelazo, cynk, fosfor, mangan, co czyni go superfoodem. Przeciwdziałają problemy trawienne. Imbir ma zdolność łagodzenia podrażnień w przewodzie pokarmowym. Stymuluje wydzielanie śliny, dzięki czemu pokarmy i płyny łatwo przesuwają się przez przewód pokarmowy. Zapobiegać i łagodzić nudności. Imbir ma wielką siłę przeciwwymiotną. Innymi słowy, ma zdolność zapobiegania lub zatrzymywania wymiotów i nudności, szczególnie w przypadkach choroby lokomocyjnej, ale także po operacji lub podczas leczenia raka. Naturalny środek przeciwzapalny. Dzięki swojemu naturalnemu działaniu przeciwzapalnemu imbir może skutecznie łagodzić ból mięśni i stawów. Badanie przeprowadzone na 247 uczestnikach wykazało, że imbir skutecznie łagodził bóle stawów i sztywność spowodowaną zwyrodnieniem stawów. Zapobiegaj chorobom serca. Imbir jest bogaty w przeciwutleniacze, które chronią komórki organizmu przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. Dotyczą one niektórych problemów zdrowotnych, w tym chorób serca, chorób związanych z wiekiem i nowotworów. Reguluj poziom cholesterolu. Przeciwutleniacze imbiru pomagają obniżyć poziom cholesterolu we krwi. W rzeczywistości, według badań przeprowadzonych w 2006 roku na zwierzętach laboratoryjnych, spożycie imbiru znacząco obniża poziom cholesterolu. Przeciwnowotworowym. Nie ma badań naukowych, które naprawdę pokazałyby, jak imbir działa przeciwko rakowi, ale jego działanie przeciwutleniające pomaga zwalczać wolne rodniki, które powodują powstawanie komórek nowotworowych. Pobudzaj mózg.
Dzięki swojej właściwości przeciwzapalnej imbir pomaga zapobiegać uszkodzeniom mózgu wywołanym stanem zapalnym komórek mózgowych. Z drugiej strony ten naturalny składnik jest bogaty w przeciwutleniacze i bioaktywne związki, które mogą zapobiegać przedwczesnemu starzeniu się mózgu i poprawiać pamięć. Ostrzeżenia: imbir nie jest zalecany dla diabetyków, kobiet w ciąży lub karmiących piersią oraz osób chorych lub cierpiących na choroby krwi. Jak go zjeść? Świeży lub suszony imbir jest łatwy w użyciu w kuchni. Aby w pełni wykorzystać jego zalety, możesz dodać cienkie plasterki świeżego imbiru do koktajli i soków, herbat i herbatek ziołowych. Pamiętaj, aby dodać imbir w proszku do marynat, aby macerować kurczaka, mięso lub ryby, zupy i gulasze oraz sosy makaronowe lub ryżowe. Można również znaleźć imbirowe kapsułki w sklepach z produktami organicznymi i drogeriach.